Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić sobie całkowicie customowy homescreen, całkowicie customowy ekran domowy, jak widzicie. Tutaj mam tradycyjny homescreen, tradycyjne ikony, ale jeśli chcecie sobie zrobić coś w tym stylu, oczywiście możecie sobie tutaj wejść i w tym momencie schować te poprzednie, jak pokazywałem w poprzednim filmie. Jeśli coś takiego chcecie zrobić, to potrzebujecie po pierwsze jakieś tło, Czyli, znaleźć sobie tło, które będzie miało albo odpowiedni kolor, albo będzie miało odpowiedni wzór. Ja tutaj stworzyłem sobie samemu zresztą. Link będzie w opisie. Stworzyłem sobie takie klasikowe tło, jak kiedyś było w macOSie. Do tego znalazłem w internecie ikony. To jest druga rzecz, którą potrzebujecie. Ikony. Pobrałem je sobie do iClouda. To są po prostu pliki bodajże PNG. Zwykłe, takie bardzo retro, z klasyk macOSa. Nie są zresztą one jakoś super odzorowane względem oryginału, ale do tego celu wystarcza. Chciałbym tylko tutaj zwrócić uwagę, że te ikony mają przezroczyste tło. Jeśli popatrzycie się tutaj, to one mają szare tło, dlatego że łatwiej to robić, jeżeli tło... Ikony i tapeta w, w iPhone'ie ma dokładnie ten sam kolor. W tym momencie ta ikona będzie. Zlewała się z tłem. W przypadku takiego poszatkowanego tła składające się z małych kropeczek czarno-białych. Trudno jest dopasować tło ikony tak, żeby idealnie się wpasowało w te kropki w tle, nawet nie próbowałem tego robić. Widżety są z Wiccad Smitha, którego też pokazywałem w poprzednim filmie. Link do, do filmu będzie. W opisie. No i pokażę wam jak dodać ostatnią ikonę, bo już kilka stworzyłem. I do tego celu potrzebujecie, jak już wspominałem, ikony w formie jakiejś graficznej typu JPEG albo PNG. Znajdziecie je sobie gdzieś w internecie. Jest tego mnóstwo. oraz znajdziecie oraz potrzebujecie shortcuts. Shortcuts to jest taka aplikacja do robienia skrótów jest to aplikacja systemowa jeżeli nie macie zainstalowanej znajdziecie ją w App Store za darmo i stworzyłem sobie tutaj folder Retro, który sobie wybieram w tym miejscu można w górnym prawym rogu dać nowy folder ja tutaj mam folder Retro i dodaję sobie robię sobie nowy skrót pierwszą rzeczą to jest dodać skrót Open up. I na przykład chcemy sobie otworzyć powiedzmy, że aparat. W tym celu wklikamy w te trzy kropeczki niebieskie w górnym prawym rogu. Dopisujemy sobie. W tym wypadku ja będę miał ikonę Photoshopa do tego, więc wpiszę sobie Photoshop. Ustawię sobie tło na szare, tak jak pozostałych ikon. I teraz najważniejsza rzecz: dodajemy do ekranu domowego. Zmieniamy sobie tutaj jeszcze raz nazwę. I klikamy w ikonkę, i pojawi nam się. Wybierz plik i otworzą nam się nasze ikonki. Ja wezmę, wybiorę sobie tutaj Photoshopa, Aobi, Photoshop, jak ktoś ładnie podpisał, i kliknę. Dodaj, pojawiło mi się, że dodano. Zamknę to. Wyjdę, to jest na złym ekranie. Przeniosę to w prawidłowe miejsce, i to by było na tyle. Dosłownie, jeżeli teraz kliknę sobie w iTunes, tutaj mam akurat. Muzykę, to mi automatycznie otworzy muzykę. Jeżeli kliknę kalkulator, to mi otworzy pikalka. Jako ciekawostkę od razu podpowiem, że Pikalk ma gdzieś retroikonę. Proszę bardzo. Więc nawet jakbyście chcieli tego pikalka sobie znaleźć, to jak widać, jest wersja z retroikoną, więc teoretycznie. Mógłbym go sobie gdzieś tutaj dodać. Jest już tutaj, jest pikalki, jak widać. Nie zgrywa się idealnie z tłem, ale jeśli jesteście w stanie, ja nie byłem w stanie, próbowałem naprawdę, spędziłem na tym dużo czasu, ale teoretycznie jesteście w stanie tak dopasować tło do tła ikony, żeby, żeby było perfekcyjnie. W każdym razie, widgety, jak już wspominałem, są, są z widgetsmith. Ikony są znalezione w internecie. W tym wypadku, tego typu y, tworów możecie y, wymyśleć sobie dowoli coś bardziej nowoczesnego, jakieś motywy y, typu y, z gier, z filmów i tak dalej. Można tego robić naprawdę sporo. No, mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Jeśli macie jakieś własne twory, to podzielcie się z screenshotami, linkami do nich, bo jestem bardzo ciekawy, jak to u innych wygląda. Ja tak na szybko zrobiłem sobie coś takiego, pewnie z czasem wymyślę jeszcze coś fajniejszego, ale miłej zabawy.